Bluetka, afera z jakimś youtuberem, tym Blue. Oto Bluet, myślę, że teraz wszyscy go już znacie. Jeśli nie przez jego własną twórczość, bądź dzięki mnie, to dzięki jednym z tych youtuberów. Jak pewnie wiecie, po moim filmie wydarzyło się bardzo dużo. Bluet wydał swoją spowiedź, ponownie przepraszał, a tak samo ja zostałem oskarżony o kradnięcie filmu. Tak samo Community Eders wystosowało odpowiedź. Dzisiaj więc będę wyjaśniał kilka błędów, które Bluet popełnił w swojej spowiedzi. Będę odpowiadał na wszystkie zarzuty przeciw mnie, a także odpowiem na odpowiedź Community Eders, od której zaczniemy. No dobra, więc tutaj dwie odpowiedzi do mnie oraz do Igora X-Live, ale myślę, że odpowiedź do mnie jest ważniejsza, gdyż nie jestem Igor X-Live. Wzywając do rozdziału z Discordem, chciałbym trochę wyjaśnić to ze swojej strony. I zdaniem to dalej nie był raid, nie spamiliśmy niczym, jak widzimy na danym screenie. Jedynie jeden był, ale z tego co wiem, było z nim już wszystko wyjaśnione, czyli spamiliście. Okej, jak zwykle jest raid, to ludzi się banuje, co w tym przypadku nie zrobiłeś. Tak, ja ogólnie nie lubię banować ludzi. Uznaję, że jeżeli zbanowałbym kogokolwiek, bardzo łatwo narrację można by przekuć coś takiego, że cenzuruję krytyków. Aczkolwiek miuty dawałem. Wstaliśmy normalnie, trochę pod bekę. To, że na komentarzu widać jestem jedną z armii, było napisane żartobliwie po prostu. Stało to napisane pod moim postem, w którym powiedziałem, że na moim Discordzie coś się dzieje. To jest kilka osób. To bardziej wygląda jak wyśmiewanie się ze mnie, niż po prostu żart. Ale okej. Intencje były inne niż sam raid na serwera. A i tak wiem, że to nic nie zmienia. To się zgadza. Nieważne jakie masz intencje, ważne co zaszło. Chociaż mówisz, że to nie był raid. To w końcu jak? Wykonany był również dość szczelny research, ponieważ skin przedstawiają użytkownika TYXZV, który na serwerze Aiders nie był. Okej, tutaj się troszeczkę pomyliłem. Jeden jedynie screen, który pokazałem, nie był od was. Cała reszta była. I nawet bez tej jednej rzeczy, to dalej nie wygląda za bardzo fajnie. Ale mam nadzieję, że przeprosicie mnie tutaj gdzieś później z tymi wyjaśnieniami, prawda? Za całość, która się wydarzyła, prawda? Prawda, że przeproszą? Czytajmy dalej. Byłem adminem dużej ilości serwerów z właścicielem i wiem, no czym jest raid. To bym, no bla bla bla, to jest twoje personalne zdanie, które średnio mnie obchodzi. Mnie obchodzą fakty. To, że sam Bluet mówi, że to był raid, to nie znaczy, że wszyscy tak uważają. Jeżeli przypomnieć to, że Bluet jest właścicielem serwera, to nie znaczy, że odpowiada za swoje community. To jest chyba najgłupsze zdanie, jakie kiedykolwiek przeczytałem. Oczywiście, że youtuber odpowiada za swoje community. Oczywiście rozumiem, że to do pewnego stopnia odpowiada człowiek za swoje community. Ale osoby, które do mnie przyszły, to byli albo znajomi Blueda, albo helperzy na serwerze, albo osoby wspierające. Więc to nie jest tak, że jakiś random, jak ode mnie, coś powiedział, tylko osoby dosyć znane, albo ważne na samym sobie serwerze. Tak samo trochę się pomyliłem z tego, co czytałem. Wyśmiewaliście się nie z mojego widza, tylko z jakiegoś randomowego dziecka. Za co nie przeprosiliście, nie? Bo jak ja się pomyliłem z tym, czy jest moim widzem, czy nie jest moim widzem, to nie, to wtedy można się śmiać, co nie? Nie, no genialna argumentacja. No dobra, teraz pora na odpowiedź Blueda, a już za chwilę o tym, czy kradnę filmy. To chciałbym, żeby wszyscy widzowie Blueda teraz usłyszeli. Przestali się ze mną kusić, czy on ukradł, czy nie ukradł. No i generalnie ten film nie będzie o kopiowaniu filmów, bo o kopiowaniu filmów myślę, że idealny materiał nagrał Kuszymons, więc macie go teraz w karcie, możecie sobie zajrzeć do tego materiału i... Dalej nie jestem w karcie. Bluet w tym filmie powiedział, że pokaże wszystko, co się działo na rajdzie. Aczkolwiek pominął to, co się działo na Eders po rajdzie. I tak, wiem, Bluet przeprosił za wszystko, co powiedział, tak samo te screenshoty, ale myślę, że będą one ważne jako kontekst całej sytuacji. Więc generalnie ten screen został wysłany na serwerze. Były różne reakcje. Jest naprawdę złym krokiem i to głównie Igorowi Nakosowi też należą się przeprosiny. Dla mnie do teraz jest bardzo ciekawe, dlaczego tylko Bluet przeprasza za swoje zachowanie. Gdyż nie tylko on obrażał pana Igora. Byli tak samo helperzy, moderatorzy na twoim serwerze i tak dalej. Ciekawe, czemu oni w żadnej z odpowiedzi nic nie powiedzieli, nie przeprosili. Generalnie no taki głupi zwyczaj, raczej nikogo to nie raniło do tej pory, więc jakby... Myślę, że warto też powiedzieć, że wy sobie zwyczaje możecie mieć na swoim Discordzie, jakie tylko chcecie. Mnie to naprawdę nie obchodzi. Problem jest wtedy, jeżeli wchodzicie na czyjś serwer i nie trzymacie się żadnych zasad. Bo kto co sobie robi na swoim serwerze, to jest okej. Wiecie, to jest jak polecenie do innego kraju i narzekanie na innych, że się nie trzymają twojej kultury, nie? No nie możesz tego zrobić. Nie napisałem wiadomości w stylu, ej dawajcie, zapraszam na Discorda, dawajcie, będziemy pisać do niego, nie? Wow, patrzcie, ale się porobiła sytuacja. No i pisaliśmy jeszcze chwilę, ja będę robić poważne wideo bez jakichś osobistych ataków, za co szczerze jestem bardzo wdzięczny, jakby jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ no generalnie Kuszymons przedstawił głównie, no w sumie to w całym materiale przedstawił same rzetelne informacje. I bardzo chciałbym, żeby wszystkie osoby, które obrażają mnie w komentarzach, które oglądają Blueda, jeszcze raz sobie przesłuchały tego. Nie był to mój cel, że żeby go zaatakować, nie był to mój cel, że... żeby go zaatakować, a jedynie... I to nie są dzisiejsze screeny, żeby nie było. One były wzięte już jakiś czas temu. Czyli w ten sam dzień, w który dałeś swoją spowiedź. Nigdzie nie było to atak w stronę Kuszymonsa, że Kuszymons, ty jesteś taki owaki, że taki film robisz. No. Bo był jeszcze kanał, który się nazywał
no nieznany jest teraz. Ten kanał to było Nude Silhouette. Nazwa tego kanału nawiązywała do jednego ze starych kanałów, które były na Discordzie przed renowacją. Kanał ten został zrobiony, ponieważ twoi widzowie wysyłali treści Not Safe for Work na kanał na Blueda poprosił, który nie był kanałem NSFW. Na to, tą miniaturkę akurat zrobiłem samemu. Te miniaturki były inspirowane. I dla tych, co nie zrozumieli, w moim oryginalnym filmie, tak samo jak z Blaze'em, tak samo z tą miniaturką, chodziło mi o to, że obie są inspirowane, nie kradzione, inspirowane. Ale generalnie wszystkie wiadomości od godziny 23.50 były wysłane, kiedy ja byłem AFK. Żeby timeline się zgadzał. Bled poszedł 23.43, wrócił 14 minut po północy, następnie gdzieś znowu poszedł i wrócił 40 minut po północy. Finałowo poszedł tuż przed pierwszą. Tutaj się kończy cała historia tej dramy, która się odbyła, ten rajd w cudzysłowie, który się odbył wtedy. Potem tylko pojedyncze jednostki z twojego serwera przychodziły do mnie, by mi spamić, ale szczegóły. Ale żeby nie było. Bled napisał mi, że tak samo ode mnie przyszły osoby, żeby trollować na jego serwerze. Tylko że jego przykładem była osoba, która nie była na moim serwerze, a kilka dni potem, jak dostała u ciebie bana, przyszła do mnie i była homofobiczna. I myślę, że z tego powodu ona oryginalnie była na twoim serwerze. Patrząc na to, że jeżeli wchodzisz na twój serwer, pierwsze co widzisz to wybór pronounsu. Inspiracja nie jest niczym złym. Nie jest niczym złym zobaczenie filmu za granicą, pomyślenie o nim i powiedzenie, że o, ten zrobi coś takiego, to można było zrobić coś takiego, ale dodam to od siebie. I właśnie mając te słowa Blueda w głowie, popatrzmy na mój filmik. Film, który wiele osób mówiło mi, że jest kradziony, czyli czy da się zdobyć milion ciasteczek w 100 dni w Minecraft. I tak jak napisałem pod moim filmem, jest to inspiracja. Całość starałem się zrobić w kompletnie inny sposób, mając kompletnie inny vibe. Po prostu znałem, że zrobię film, który jest aktualnie trendem, ponieważ mnóstwo osób robiło film milion x 100 dni. Ja też nie mam do nikogo problemu, jeżeli się inspirował czymś albo robił trend, bo to nie jest nic złego, prawda? Pewnie zaraz inne osoby powiedzą mi, że o, ten film zdobywaniem netherytu też pewnie kradłeś, no stary. No ale ty wiesz o tym, że ja 6 miesięcy temu dosłownie stawiłem mój rekord na speedrun.com, co nie? To jest dosłownie do sprawdzenia. Tak samo myślę, że warto zauważyć, że Blued na poprzednich filmach zarobił pieniądze. Całe szczęście oddaje na cele charytatywne. Myślę, że pokazuje, że Blued naprawdę nauczył się z tej sytuacji, więc nie ma co już mu wchodzić do dupy. Tak samo dla wszystkich osób, które powiedziały, że ja personalnie chciałem mieć jakąś dramę. Nie, od samego początku mówiłem o tym, żeby wszyscy zachowali się z odpowiednim respektem do siebie, żeby nie było żadnych ataków personalnych. Ja nie chcę mieć jakiejś głupiej dramy, w której obydwoje ja i Blued zrobimy, nie wiem, 15 filmów na temat tego, że nie wiem, Blued śmierdzi albo coś. Sam ten film myślałem, czy w ogóle mi się opłaca zrobić, ale uznałem, że kilka rzeczy powinienem rozprostować. I powiedzieć kidosom w komentarzach, że nie mam dramy z Bluedem, bo Loki to jest już trochę męczące. Ja jestem dalej moim youtuberem i wyobraźcie sobie, że w ciągu dnia czytam kilkanaście komentarzy, które po prostu mnie wyzywają, lub przychodzi kolejna osoba na mojego Discorda, wchodzi mi do dupy. No nie jest to za miłe, naprawdę. Żeby nie było, powiedziałem Bluedowi o tym filmie. Na początku powiedział, że jest okej. I następnie nie pokazał mi tego screenshota, ale o tym mówiłem już wcześniej. No to co Blued, ja czekam na twój film z odpowiedzią na moje zarzuty i inne rzeczy. Bardzo czekam, nie mogę się doczekać. Zobaczymy, co tam ciekawego powiesz, bo odpowiedziałem na wszystko, więc ja dziękuję bardzo wszystkim, dobranoc.